Powiat kielecki utrzymuje wysoki kurs, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego rodzaju działania. Pozyskaliśmy w roku ubiegłym ponad 62 miliony, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, było to ponad 11 milionów, jeśli chodzi o środki krajowe, ponad 51 milionów. Środki te przeznaczaliśmy na różnego rodzaju działania. To były działania inwestycyjne, to były również działania na rzecz poprawy infrastruktury powiatu kieleckiego. Dostaliśmy środki na zakup działki pod budowę kompleksu sportowego, internatu w Łopusznie. Pozyskaliśmy środki na zakup również wyposażenia szpitali, na remonty. Pozyskaliśmy środki na remonty na przykład jednostek oświatowych. Pozyskaliśmy, proszę Państwa, środki na wsparcie walki również z COVID-em, chociaż ten element nie był do końca brany pod uwagę, ale przypomnę, że rok ubiegły to, proszę Państwa, rok walki, rok ciężkiej pracy również w sytuacji, kiedy wiele urzędów było zamkniętych, a my cały czas pracowaliśmy, pisaliśmy wnioski, pozyskaliśmy środki i te środki dzisiaj możemy angażować do naszych właśnie tutaj wydatków, do naszych różnego rodzaju działań. Także ta kwota, myślę, robi wrażenie.